przerzwam. Według pewnego opisu tam za tymi dwoma drzewami powinna być skarpa albo odryw skalny, w którym odsłaniają się właśnie skały. Jednak ja czegoś takiego akurat w tamtym miejscu nie widzę, ale widzę, że tutaj co niegdzie pojawia się coś poniżej. A co? To pokażę wam za chwilę, jak naprawdę znajdę tutaj odsłonięcie tego, czego szukam. A szukam między innymi czegoś takiego. Czarnych skał, czarnych łupków, które zdarzają się tutaj nawet w kolorze zielonym. A w tych łupkach powinno być coś, co mnie już zaciekawiło dawno temu. Aha, dobra. Wiem już, co to za skała. Wspomniałem o łupkach. Oprócz łupków w tym miejscu występują również między innymi lidyty, bo występuje tutaj również kilka innych skał. No i to są właśnie lidyty. Tylko jak mi się zdaje, mają one tutaj jeszcze wtrącenie jakichś innych minerałów. Dobra, dosyć marudzenia. Zabieram się w poszukiwania. Mówiłem, że nie ma, bo po prostu to przeoczyłem. A tu taka niespodzianka. Zobaczcie, jak ta ściana wygląda fajnie. Teraz widać tutaj ślady wydobycia współczesnego. Są to łupki. W tym miejscu czarne łupki wymieszane z lidytem. Zobaczcie, takie fajne, cieniutkie warstewki. No i w tej skale pojawia się coś, co zamierzam wam pokazać. To bym również przeoczył. Tutaj jest jeden odwiert i tutaj jest drugi. Zobaczcie. Fajnie to wygląda. Są też zupełnie inne niż te, które do tej pory widziałem. Wiertniczy, jak możecie tutaj zauważyć, nie trafił do otworu. Także kolejna ciekawostka. Otwór przekątna, otworu troszeczkę mniejsza niż standardowo. No pobierano tutaj próbki. Nie wiem kiedy, ale myślę, że już dosyć dawno. Jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć to, co chcę. Okej, w tym pierwszym odsłonięciu nie było mi dane trafić na coś fajnego, dlatego idziemy tutaj do odkrywki numer 2. Zobaczcie, jakie to wszystko jest tutaj drobniutkie. Zdaje się, że skała ma troszeczkę inny kolor, albo po prostu jest mniej
wilgotna. No i co, znowu trzeba tutaj przykucnąć i poprzyglądać się tym kamyczkom, tym łupkom. Chyba pierwszy, który wziąłem do ręki. Zobaczcie tutaj. Widzicie taką dosyć grubą krechę? Wydaje mi się, że to jest to, co chcę znaleźć, ale taki troszeczkę gruby, bo do tej pory okazy, które widziałem z tego miejsca, były kilkukrotnie cieńsze. No ciekawe. Schowamy to do wora i przyjrzymy się temu później. Chciałem wam powiedzieć, że to jest to, czego szukałem, czyli graptolity. Graptolity z Dolnego Śląska. Taka ciekawostka geologiczna. Miejsce to jest to, z tego co zdaje mi się, jedno z trzech odsłonięć, znanych odsłonięć w naszym kraju. No i co? Troszkę tutaj pogrzebiemy, poszukamy, a później zobaczymy, czy będą stąd w ogóle jakieś efekty. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, gdyż po raz pierwszy trafiłem do tego miejsca. Chociaż tak szczerze mówiąc, próbowałem tutaj się dostać już kilkukrotnie. No właściwie to planowałem, bo jeżeli chodzi o poszukiwania, no to jest to mój pierwszy kontakt z tym miejscem. No i jak na razie jest owocny.